Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, zaczynamy od makijażu, bo chciałam Wam pokazać produkt z Annabelle Minerals, więc stwierdziłam, że Wam po prostu pokażę wszystko od rana, co robię. Ale przy okazji pokażę Wam też korektor z Kobo, który tutaj też mam. Ale wiecie co, ja go nigdy nie nakładałam tak samego po prostu pod oczy, więc boję się, że albo nie będę umiała, albo nic nie zrobi, albo nie przykryje mi wszystkiego, co bym chciała, więc nakładam sobie taki produkt, to jest Under Eye Brightening Corrector. On jest w takim łososiowo-różowym kolorze, jak widzicie, i on generalnie raczej rozświetla, no bo on nie daje jakiegoś dużego krycia. Nie ma też takiego beżowego koloru, jak widzicie, więc on generalnie bardzo ładnie rozświetla, ale on jest taki bardzo kremowy i nie zastyga, więc do niego też się fajnie przyczepiają jakieś produkty. Więc pomyślałam, że sobie nałożę po prostu jako taką bazę. Na twarzy mam w ogóle tak krem pod oczy i krem na twarzy to jest Bandy Calming and Moisturizing Emulsja. Także z tej serii Cream Home Expert Soothing. I to jest właśnie taki dosyć nawilżający, kojący, ale też to właśnie taki delikatnie jeszcze lekki produkt, więc chciałam coś takiego, co wiecie, nie wchłania się od razu i nie pozostawia żadnej warstwy na twarzy, żeby właśnie ten produkt mógł się troszkę lepiej do niej przyczepić. Nie wiem, czy zaczynać od tego korektora, czy może na sam koniec, chyba. I tak, produkt z Annabelle tak wygląda. Ja mam kolor Golden Fair, to jest chyba jakiś taki standardowy kolor, przy wielu osobach mam wrażenie. No i ja sobie tak nasypuję troszeczkę na to wieczko, mam do tego też pędzelek z Annabelle, który uważam, że naprawdę jest dobry, warto zainwestować właśnie w pędzelek. Ja pamiętam, że jak kupowałam, to stwierdziłam, że dobra, nie wiem, czy w domu mam akurat taki, który będzie mi pasował, a ten naprawdę sprawdza się super. No i tak, no i nakładam, słuchajcie, po prostu produkt, tak jakbym nakładała produkt płynny. Tyle tylko, że skupiam się na konkretnym miejscu, bo ten produkt należy po prostu długo wcierać jakby w twarz. Im dłużej go wcieramy, tym lepiej on się blenduje i tym lepiej kryje. Także no ja go sobie po prostu wcieram. Widzicie, kolor jest bardzo ładnie dobrany. Wydaje się, ale widzicie, no jakby wyrównuje kolory skóry i generalnie bardzo ładnie się stapia z szyją i generalnie z moją karnacją. Także najlepiej byłoby, wiecie, robić to kolistymi ruchami, natomiast czasami jest trudno, ale chciałam Wam właśnie pokazać, że on jednak delikatne krycie ma. Można też sobie dokładać tego produktu. Jedna rzecz, którą zauważyłam, to to, że na minerałach nie do końca. To znaczy, wszystko się bardzo ładnie blenduje, ale mam wrażenie, że nie zrobimy sobie takiego bardzo mocnego makijażu. O, że na przykład jak nakładam bronzer, no to ok, ja go nałożę, on się przepięknie blenduje, dlatego że ten produkt daje takie satynowe wykończenie, ale nie ma szansy, że zbuduję sobie po prostu jakieś plamy, na przykład narobię na twarzy, że ten kontur będzie taki mocny, że róż jakoś tak bardzo mocny. Nie, po prostu w pewnym momencie ten produkt jakby nie zostaje tak na twarzy. Nie da się go tak budować. Co jest bardzo dobre, uważam. No bo uzyskujemy w ten sposób po prostu taki makijaż naturalny. Jeśli taki lubimy, no bo jeżeli chcemy taki bardzo mocny, to może niekoniecznie. Dobra, staram się nałożyć to, słuchajcie, na pół twarzy, żeby Wam pokazać. Jest pięknie. Uwielbiam ten produkt, bo on daje tak ładne wykończenie. No i widzicie, to jest chwila, moment po prostu i wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Przepięknie gładko. Delikatnie, mam wrażenie, wyrównuje też taką naszą strukturę, wiecie, porów. Delikatnie wygładza tę skórę. Przepięknie, no wygląda tak naturalnie, jejku. Jak ja patrzę teraz w lusterko, to po prostu to nie wygląda jak makijaż, bo to się w ogóle nie rzuca w oczy. To w ogóle, wiecie, nie robi takiej takiej warstwy nam na twarzy. Nie chcę mówić maski, bo to nie, to w ogóle nawet nie ma porównania. Natomiast po prostu nie widać, że mamy w ogóle jakikolwiek podkład, że mamy produkt. Nic takiego, co by się nam odznaczało, wiecie, no nic. Wygląda przepięknie, naprawdę przepięknie.
Także ja go sobie nałożę na drugą część twarzy i zaraz chyba do Was wrócę i nałożymy sobie ten korektor. Zobaczymy, czy on robi różnicę, czy nie. No ale tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam pomogłam w wyborze, jeżeli się jeszcze zastanawiacie, bo no moim zdaniem to nie jest trudne. Jakby wydawało mi się, że to jest, że będzie jakoś gorzej, że wiecie, to nie jest normalny podkład, ja jestem przyzwyczajona, ale serio, to jest tak intuicyjne, po prostu wystarczy wcielać sobie w twarz i tak jak mówię, można dołożyć też kolejną warstwę. Także możemy tutaj delikatnie budować krycie. Oczywiście nie uzyskamy takiego, wiecie, mocnego krycia, takiego pełnego, mam wrażenie, jeżeli mamy dużo zmian, no i nasza skóra wymaga takiego, nie wiem, takiego double wear, no to niekoniecznie, ale no jednak wyrówna koloryt i wygląda bardzo ładnie i daje też to krycie. A, bo ja jeszcze Wam nie powiedziałam, ja mam podkład mineralny matujący i wiem, że chyba jest jeszcze druga wersja tego podkładu i nie wiem, czy kryjący, czy rozświetlający. Ale jest jeszcze druga, także ja mam ten matujący i tak jak widzicie, on raczej daje takie satynowe wykończenie, a nie jakiś taki mocny mat. Dobra, bo gadam. Wracam do Was zaraz i nałożymy korektor pod oczy. Nałożyłam podkład i słuchajcie, on wygląda przepięknie. Ja się nie mogę napatrzeć, bo on po prostu nie wygląda w ogóle jak makijaż. To wygląda jak... jakbym się nie umalowała, to wygląda jak moja druga skóra. No po prostu coś pięknego. Jeszcze dzisiaj się bardzo ładnie nałożył, bo czasami mam wrażenie, że właśnie to jest kwestia też makijażu, bazy, jaką ewentualnie mamy, że on czasami może się jakby zebrać troszkę bardziej w jednym miejscu. Jeśli właśnie tam jest na przykład bardziej kremowo, gęsto, no to on wtedy może tam się zebrać, powiedzmy, no bo to jest taki, wiecie, nakładamy jakby proszek, więc jeżeli on przyczepi się w jednym miejscu, to ciężko go potem rozblendować. Natomiast jeżeli nałożymy krem, chwilę odczekamy, to właśnie on się przepięknie blenduje i wygląda, no coś cudownego. Pięknie wygląda, pięknie. Korektor to jest Kobo. Mineralny korektor sypki. Kolor 03 Nude. I takie opakowanie. Strasznie dużo tego produktu. Ja to nie lubię takich, wiecie co, ja to nie lubię takich mega wydajnych produktów, bo to potem tak długo się zużywa. Wysypałam sobie tyle, więc teraz też nałożę to takim pędzelkiem pod oczy, który mam. No i jedziemy z tym. Nie wiem, jeżeli chodzi o korektor, to jakoś nie jestem przekonana do końca. Bo jakoś tak bardziej ufam takim swoim kremowym korektorom, które nakładam, kryją. Ale wiecie co, jak nakładam ten korektor właśnie na jakiś inny produkt, żeby tak właśnie utrwalić, zazwyczaj nakładam coś takiego bardzo delikatnego, żeby nie taki, wiecie, typowo kryjący, mega mocny korektor, żeby to jednak właśnie był taki naturalny efekt. I ten produkt fajnie wygląda, mam wrażenie, że on jakoś tak właśnie mi utrwala delikatnie i delikatnie też wyrównuje koloryt po prostu, więc tak, widzieliście, że ten produkt raczej był ten Becca. To jest raczej taki no, różowy rozświetlacz. A jak nakładam ten korektor, to wszystko tak się ładnie blenduje i stapia z kolorem twarzy. Ale no nie, jeżeli chodzi o korektory takie mineralne, dajcie mi znać, czy może Wy używacie. To są też w ogóle fajne produkty, mam wrażenie, że wiecie co, po prostu malujecie się i one nie dają Wam właśnie za dużego krycia, nie robią takiego efektu, wiecie, przeciążenia. Wygląda to nadal mega naturalnie, nieważne ile sobie tego nałożę, tak to się prezentuje. No i w zasadzie jeśli chodzi o bazę, to tyle. Ja sobie po prostu skończę makijaż i zaraz do Was wrócę. No, ale przepięknie to wygląda, przepięknie. Uwielbiam po prostu mieć taki efekt, wiecie, że ta baza, czyli ten podkład wygląda już mega dobrze. Wtedy już wszystko wygląda dobrze. Tu jest światło dzienne, także macie okazję zobaczyć, jak to wygląda. Bo tam jednak lampkę włączyłam. No ale wygląda bardzo podobnie. Może z bliska? Widzicie? Ja mam wrażenie, że w ogóle tego produktu nie widać na twarzy.
że wygląda tak mega naturalnie, a do tego, mimo tego, że to jest wersja matująca, to ja mam wrażenie, że on właśnie pozostawia takie delikatne satynowe wykończenie, że ten produkt nie jest, to nie jest płaski mat, na pewno, nie uzyskacie tutaj też takiego, wiecie, matu. To jest właśnie raczej taki kosmetyk, taki delikatnie satynowy, fajnie nawilża, znaczy matuje, bo on się utrzymuje jakby cały dzień, natomiast to nie jest taki płaski mat, to nie jest takie wysuszające, to nie jest takie, wiecie, zastygające na twarzy, tylko właśnie dla mnie to jest takie bardzo naturalne wykończenie, ale właśnie fajnie się sprawdzi przy skórze mieszanej, która właśnie przetłuszcza się, dlatego że no, delikatnie właśnie absorbuje ten nadmiar sebum, który jest na twarzy, no i wygląda przez to po prostu bardzo naturalnie. Dobra, kończę makijaż i zaraz do Was wrócę. Wyszykowałam się, jestem gotowa, nigdzie, ale tak... Powiem Wam, że byłam rano na balkonie i w ogóle ochłodziło się, zrobiło się już chłodniej, już po tych 20 kilku stopniach już nie jest tak ciepło, ale ja lubię taką pogodę, powiem Wam, że ja lubię tak wyjść i wtedy czuję, że jest takie chłodne powietrze, że można, wiecie, tak pooddychać po prostu, że też tak, jak wiecie, troszkę przewieje, powiedzmy, to jest tak, mam wrażenie, nie wiem, jakoś tak się czuję, że wstałam po prostu, tak jakoś świeżo, tak jakoś, nie wiem, jakby wolę taką pogodę niż jak jest na przykład gorąco, niż jak jest duszno i wiecie, wychodzę na balkon i tak jest, ach, już gorąco właśnie, ja nie lubię bardzo jak jest mi gorąco, no ale trochę pogoda się właśnie popsuła. Powiem Wam też, że nadal są lepsze i gorsze momenty, że to nie jest tak, że wszystko jest super, nie jest źle, tak naprawdę, bywało naprawdę gorzej, miałam takie dwa załamania, ale nie, to już nie. Natomiast nadal mam wrażenie, że czasem jest lepiej, czasem gorzej, a też zauważyłam, że ma to związek bardzo z hormonami. I co ciekawe, to, że teraz po prostu będąc w domu już no, o 2 miesiące, jakby mam okazję poobserwować siebie i zauważyłam, że pewne rzeczy się powtarzają, na przykład w określonym czasie. I powiem Wam, że to jest właśnie ciekawy moment, żeby tak siebie poobserwować, bo to jest też tak, że wiecie, pewnych rzeczy możemy się spodziewać w danym momencie, prawda? My kobiety jakby wiemy, jak to działa. Ale dla mnie to jest zawsze troszkę zaskoczenie, że czasami pojawiają się po prostu jakieś takie inne, no nie objawy, jakieś takie po prostu inne odczucia i wrażenia, natomiast one nie są za bardzo związane z takimi typowymi jakimiś, wiecie, że na przykład, nie wiem, PMS albo coś tam jakby, że to nie jest do końca z tym związane, bo to nie jest w tym czasie jakby, o. Ale zaczęłam właśnie obserwować i właśnie, no to chyba jeden z tych plusów, gdzie można tak naprawdę na spokojnie po prostu przyjrzeć się sobie, swoim potrzebom też, ale też temu, co się dzieje i zastanowić się i też wiedzieć, bo dzięki temu ja po prostu wiem, czego się spodziewać i są takie dni, naprawdę są takie dni, kiedy ja mam po prostu wszystkiego dość, wszystko mnie irytuje, denerwuje po prostu, nie mogę sobie z tym poradzić i wtedy daję sobie taki totalny luz. I na przykład, jeśli chcę spać, to śpię, jeśli chcę nie robić nic, to nic nie robię, totalnie po prostu nic. Żeby się po prostu do niczego nie zmuszać, najlepiej po prostu, no, ja nie wiem, macie takie dni czasami i ja pamiętam, że raz w miesiącu jest taki dzień, kiedy po prostu ja już sama nie wiem, o co mi chodzi, kiedy nie mogę dojść do ładu sama ze sobą i zawsze jest taki dzień. I pamiętam po prostu doskonale, jak chodziłam do pracy, to po prostu takiego kolegę miałam, który... musiał to znosić, ale nie no, raczej to było raczej wszystko zabawne, to nie to, że to takie, wiecie, uciążliwe i że się kłóciliśmy czy coś, natomiast ja się zawsze śmiałam też z siebie, że no on musiał to akceptować. No nic, w każdym razie tak. Także już mniej więcej wiem, jak sobie radzić, już wiem, że jak przychodzą takie momenty, to po prostu luz totalny i trzeba to jakoś przetrwać, bo nie ma innej rady, po prostu ja nie znam innego sposobu na to. Także tyle. Także powiem Wam, że czegoś się o sobie dowiedziałam. Z małych update'ów zrobiłam sobie wczoraj, słuchajcie, te skarpetki złuszczające. Bo nie mogę, w ogóle, Wy też pewnie tak macie. Wiele osób właśnie słyszę, że ma taki problem właśnie z suchą skórą. I to też właśnie, sucha skóra, czy to na dłoniach, na przykład na stopach, na łydkach, na ustach, jakby na twarzy. Pojawiają się takie, ja na przykład też... Wiecie, że ja zawsze używam balsamów do ust na przykład, bo ja mam suche usta. Natomiast to, co się dzieje teraz, ja nie wiem od czego. Może faktycznie od tych maseczek, że po prostu jak się je nosi, to wiecie, ta para wodna, że to tak jakoś, nie wiem, wysusza je bardzo.
Nie wiem, może to jest z tym związane. Może z tym, że siedzę w domu. Ja nie wiem po prostu, ale aż tak nigdy tak nie było, że ja miałam po prostu naokoło takie suche skórki, wiecie, i to tak praktycznie non-stop. To nie jest tak, że jest raz lepiej, raz gorzej czy coś, tylko jak je nawilżam, to ok, jak nie, to wszystko wraca i ciągle są mega suche. Tak samo stopy na przykład. I stwierdziłam, że pora jednak zastosować te skarpetki. Mam jeszcze jedne i powiedziałam wam, że chciałabym od tego odejść, bo to podobno nie jest zdrowe, no ale że mam te dwa, to ja je po prostu zużyję, a później zacznę stosować inne metody. Ktoś mi też polecał taką fajną sól do kąpieli, także ja na pewno sobie to wszystko wypróbuję, no ale to z czasem, żeby właśnie pozużywać to, co mam. Także tak, wczoraj miałam taki dzień relaksu. Powiem wam, że największą przyjemność ostatnio sprawia mi czytanie książki. Po prostu ta książka o Beny Grabowskiej jest genialna. Po prostu jak ja lubię poświęcać czas na to, żeby po prostu usiąść i czytać i wiedzieć, że na przykład, nie wiem, mogę sobie czytać i czytać dowoli, że nie wiem, po prostu tak wciąga, jest tak dobra, jest tak fajna, jest tak ciekawa, że polecam wam naprawdę. Znaczy, jestem w połowie w sumie, ale chyba polecam. I kolejna rzecz, słuchajcie, to to, że ja już chcę do fryzjera, już... Wiecie co, no ogólnie mam wrażenie, że nie jest źle, bo uważam, że te włosy naprawdę wyglądają bardzo dobrze, ale już coraz częściej, wiecie, bo mi to przeszkadza, one są po prostu tutaj praktycznie w połowie siwe, więc tego może nie widać, bo to się ładnie zlewa, jakby wiecie, z tym blondem, tutaj to wszystko jakoś tak współgra i to wygląda jakoś, natomiast na żywo to nie wygląda i moim zdaniem to wygląda okropnie, po prostu. I powiem wam, że bardzo chcę iść do fryzjera, a tak się zastanawiam, że skoro nie mogę iść do fryzjera, to ja nie wiem, czy nie zacząć sama farbować włosów w domu, bo jednak jest to duże ułatwienie. To jest tak samo jak na przykład, nie wiem, robię sobie paznokcie, to też jest moim zdaniem duże ułatwienie, bo nie muszę nigdzie wychodzić, umawiać się, czekać, tylko po prostu robię to w domu wtedy, kiedy ja chcę. No i tak samo byłoby z włosami, natomiast blond, jeszcze rozjaśniać, to już czuję, że to mogłoby różnie być. No bo jednak, wiecie, można po pierwsze zniszczyć włosy, można sobie spalić, więc mogą poodpadać. Więc to jest takie ryzykowne. Więc nie wiem, ale męczy mnie to już i ja wiem, że już niedługo pewnie otworzą salony. Także dobrze. Co prawda to jest mega ciekawe, że salony, kosmetyczki pozamykali i to otwierają w ostatnim etapie. A inne rzeczy nie, tak jakby gdzie indziej nie można było się zaradzić, wiecie, w takiej Biedronce, Żabce, czy... No nie, no to są sklepy spożywcze. No ale na przykład, nie wiem, w centrum handlowym też jest więcej osób niż u kosmetyczki, na przykład jak siedzicie we dwie, no... No nie wiem. No ale jest jak jest, w każdym razie pewnie niedługo otworzą. Ale zastanawiam się bardzo, no bo uważam, że właśnie robienie w domu takich rzeczy to jest ułatwienie, natomiast trzeba się na tym znać też i trzeba to umieć robić. No. A, jeszcze jedna rzecz. Rozmawiałam właśnie z koleżankami i powiem wam, że no niektórzy właśnie mówią, że teraz na przykład rzadziej myją włosy, że dają im odpocząć, że u nich się to sprawdza i w ogóle. I powiem wam, że to jest hit, bo ja już tyle razy słyszałam. W ogóle też chyba, znaczy różne są teorie. Niektórzy twierdzą, że włosy powinny się myć codziennie, niektórzy uważają, że jak najrzadziej. No i wiele razy też słyszałam, że właśnie można też przyzwyczaić włosy do tego, żeby myć je rzadziej. Natomiast słuchajcie, nie. To u mnie to się nie sprawdza. Po prostu rozmawiałam z koleżanką i ona mówi, że u niej jest to samo. Ona tyle razy próbowała, ale już na przykład na drugi dzień te włosy są tak brudne, są tak tłuste, że żaden suchy szampon, nic po prostu. Jakby od rana jeszcze spoko, ale w ciągu dnia nie, nie ma mowy i po prostu... Tak się śmiejemy, że jesteśmy takim, wiecie, wyjątkiem potwierdzającym regułę, że wiele osób mówi, że się da, że tam, że się powinno, że coś tam, ale to nie działa, po prostu nie działa. Już tyle razy próbowałam właśnie troszkę tak jakby przedłużyć ten moment mycia, ale nie, nie. I zauważyłam, coś co działa, to to, że jak na przykład umyję włosy i je wysuszę, i iż na przykład wysuszone na szczotkę, jak one są tak, wiecie, wyciągnięte, to wtedy faktycznie one wyglądają lepiej. Natomiast na co dzień ja ich nie suszę po prostu, one wysychają same, więc nie, u mnie to się nie sprawdza. Nie wiem, dajcie znać, czy wam się to udało, czy naprawdę jak myjecie rzadziej włosy, to one dłużej wyglądają lepiej, no bo moje nie. Więc w ogóle stwierdzam, że niech ludzie mówią, co chcą, natomiast nie da się, po prostu się nie da na moich włosach. One i tak się będą przetłuszczały praktycznie codziennie. Także takie obserwacje z kwarantanny, o, tak wam powiem. Już mam powoli tego trochę dosyć, wiecie? Niby można wychodzić, ale to nie jest wszystko normalne, nie jest. I...
Dobra, nic, idę. W ogóle śniadanie muszę zjeść, bo jeszcze nie jadłam, także idę. Ponarzekałam trochę, teraz idę coś zjeść. Coś mi się przypomniało i pomyślałam, że może pogadam z wami chwilę o tym, bo czasami, wiecie, czasami dostaję różne pytania, jak sobie poradzić z tym, z tamtym, albo no generalnie jak, nie wiem, jak sprawić, żeby komuś było trochę lepiej w danej sytuacji, różne pytania. No i właśnie a propos związków, słuchajcie, mam takich sąsiadów. Ci sąsiedzi są, no tak mniej więcej powiedziałabym w wieku studenckim, powiedzmy, tak mi się wydaje, są na pewno młodsi. No i są bardzo specyficzni. Dziewczyna, która tam jest, nie chcę mówić, że są niedojrzali, natomiast na pewno są młodzi i na pewno jeszcze potrzebują, uważam, trochę doświadczenia życiowego i trochę ogłady, żeby się umieć zachować. Natomiast ta dziewczyna jest bardzo głośna i ona jak mówi często, to piszczy albo krzyczy, bo oni się często kłócą, więc ona po prostu tak piszczy. No i słuchajcie, jakby ja wiem, teoretycznie każdy może robić w swoim domu co chce i generalnie nie można nic nikomu mówić. To też nie jest do końca tak, dlatego że jak się mieszka w bloku, to jednak powinno się jakieś tam, wiecie, zachowania społeczne zachować. Natomiast nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że na przykład będąc na balkonie, to wszystko się niesie i tutaj naprawdę bardzo wszystko słychać, tym bardziej, że balkony są bardzo blisko. I wiecie co? No i bawi mnie to, dlatego że ja już byłam świadkiem naprawdę różnych sytuacji i różnych rozmów i myślę, że albo oni sobie nie zdają, myślę, że sobie nie zdają sprawy z tego po prostu, że to wszystko słychać. I wiecie, ja na przykład sobie siedzę z książką, no bo jest ładna pogoda, siedzę z książką, czytam, czy nawet, nie wiem, piję herbatę, po prostu, wiecie, na świeżym powietrzu. No i słyszę, chcąc, nie chcąc, słyszę różne rzeczy, dlatego że ja na przykład, nie wiem, staram się nie słuchać głośno muzyki, nie włączać czegoś, ponieważ wiem, jak bardzo to się niesie, więc ja się staram nie włączać nic na tyle głośno, żeby wszyscy naokoło to słyszeli, no bo jak jest ciepło, to wszyscy mają otwarty balkon na przykład, no i jednak słychać. No ale oni nie mają takich zahamowań. No i naprawdę, kiedyś byłam świadkiem takiej rozmowy, że po prostu uznałam, że to jest żenujące, żenujące słyszeć w ogóle coś takiego i że ktoś to mówi na głos i jeszcze, wiecie, no takie problemy związkowe, natury seksualnej bym powiedziała, no i nie każdy chce też tego słuchać, wiecie, no jakieś kłótnie, jakichś wrzasków, no nieważne. No ale ostatnio doszło do kłótni, bo okazało się, że ten chłopak coś odwalił, no i że ta dziewczyna nie może mu ufać, że ona czuje, że on jej nie kocha, no i wiecie, i ona siedzi na balkonie i płacze i z nim rozmawia, no i wiecie, to po prostu wszystko słychać i chcąc, nie chcąc, no słuchajcie, musielibyście, wiecie, jest 25 stopni, trzeba byłoby zamknąć okna i balkon, żeby się od tego odciąć, no ale nie da się. No bo nie po to też mamy okna, żeby je w kółko zamykać, no ale nieważne. No i słuchajcie, no i właśnie, i ona tam mu się wypłakuje, wiecie, że ona czuje, że on jej nie kocha, że ona mu nie może zaufać, że jak on może robić coś takiego i bla bla, i bla bla, i wiecie, w kółko to samo, a tamten jej mówi, że nie, że on ją kocha i że on się stara, a co ona, że ona nie widzi, żeby on się starał i w ogóle. No a oni już tutaj na pewno minimum rok mieszkają, czyli minimum rok są razem. No i wiecie co, tak miałam ochotę aż jej odpowiedzieć, no bo mówię, to wszystko słychać. I jak ona powiedziała właśnie, że ona tak czuje, że jemu nie zależy, że on jej nie okazuje w ogóle uczucia, że on mówi, że ją kocha, ale że ona wcale tego nie czuje i że on nic nie robi z tym i że w ogóle jak mógł się tak zachować i gadka. Ja miałam ochotę jej po prostu odpowiedzieć, że jeśli tak czujesz, to prawdopodobnie tak jest. Bo niestety, wiecie, jest coś takiego jak intuicja, przeczucie, natomiast to, co my czujemy, no nie da się tego oszukać. Jakby to nie jest... To nie jest coś, co można sobie, wiecie, wmówić. To nigdy nie, jakby nawet jeżeli to nigdy nie będzie prawdziwe, ale jeżeli mamy takie poczucie, że coś nam nie pasuje, że czegoś nie dostajemy na przykład w tym związku, że są jakieś takie bariery, że my dajemy na przykład z siebie dużo, a ta druga osoba niekoniecznie, to mnie doświadczenie moje i innych nauczyło tego, że po prostu jeśli coś czujesz takiego negatywnego, to prawdopodobnie tak jest. Więc jeśli ona czuje, że on jej nie kocha, że jemu nie zależy, że on się nie stara, to prawdopodobnie tak jest. Dlatego że to, że on mówi, wiecie, powiedzieć można wszystko. Po prostu powiedzieć można wszystko. To czyny świadczą o tym,
na ile jest się w tym związku, na ile się kogoś szanuje, darzy uczuciem i okazuje pewne po prostu uczucia. Jeśli tego nie ma, jeśli tego brakuje, no to powiedzieć można wszystko. Naprawdę powiedzieć można wszystko, ale za tym nic nie idzie. Więc no przykro mi było trochę, bo uważam, znaczy wiecie, ja też uważam, że no jakby młodość ma swoje prawa. I kwestia jest tego, że trzeba się nauczyć pewnych rzeczy. Natomiast tak pomyślałam sobie, że wiecie, to jest po prostu troszkę marnowanie też czasu może, no bo jeżeli ktoś nie jest w stanie się zaangażować, dać drugiej osobie tego, czego ona oczekuje, to może nie warto w tym po prostu trwać i tkwić, dlatego że tak jak mówię, oni się często kłócą, tutaj słychać jakieś wrzaski po prostu i to nie jest normalne, po prostu to nie jest normalny związek, gdzie ludzie się szanują, gdzie ludzie się lubią, gdzie lubią spędzać ze sobą czas, a tutaj wiecie, jakieś no... Ale to też, wiecie, każdy ma swoją drogę jakby i ja wiem, że to jest też kwestia właśnie doświadczenia i kwestia wypracowania trochę takiej nawet nie pewności siebie, tylko takiego szacunku do siebie, że szanujemy siebie po prostu na tyle, że oczekujemy normalnego na przykład związku, na przykład osoby, która z nami żyje, która jest w stanie dać nam takie uczucie, jakiego oczekujemy na przykład, albo podzielić po prostu z nim, wiecie, takie normalne życie, a nie jakieś takie, wiecie, w ciągłej walce i w jakiejś takiej negatywnej atmosferze. Także, no, tak, to taka moja rada, jakby a propos tego, że czasami jest tak, że jeśli coś czujemy, jeśli coś nam się właśnie wydaje, jeśli coś nam przychodzi do głowy takiego, wiecie, czasami są takie uczucia po prostu, że niby wszystko jest okej, niby wszystko jest dobrze, ale jest takie ale i to nie, ja nie mówię tutaj o tym, że wiecie, żeby sobie nagle nawymyślać, że nie wiem, że nie przynosi mi kwiatów, że nie kupi mi prezentu na urodziny, że zapomniał o rocznicy, jakby ja nie mówię o takich różnych rzeczach, które możemy sobie nawymyślać, że mogłoby być lepiej, oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, zawsze. Ale ja mówię o czymś takim, gdzie naprawdę czujemy, że na przykład jesteśmy, nie wiem, gdzieś niezrozumiane w tym związku, tak? Albo że coś po prostu nie gra, że czujemy tu jakiś taki dysonans, że no wiecie, najgorzej, jeżeli nie ufa się drugiej osobie, no to ja sobie nie wyobrażam, jak można tworzyć taki związek. No niestety. Ale to takie właśnie mówię, mi się wydaje, że to też jest kwestia nauczenia i takiego szacunku do siebie po prostu, że można chcieć więcej, można, że nie trzeba koniecznie trwać w związku, w który jest, mimo tego, że nie jest idealny i jeszcze liczyć na to, że zmienimy drugą osobę, albo że jej wytłumaczymy coś, albo że jej powiemy, jak ma robić i ona tak będzie robić, nagle będziemy zadowolone i szczęśliwe, no bo niekoniecznie. Także tak, no słuchajcie, ja wiem, że często nie takich rad się spodziewają osoby, które chyba do mnie piszą albo pytają, bo to jest też kwestia czasu i wypracowania pewnych rzeczy, dlatego że wiadomo, że jeżeli ktoś jest z kimś w związku, to no to jest tam jakieś uczucie i mimo tego ciężko jakby pewne, nie wiem, skończyć pewne rzeczy albo na podstawie jakiejś tam właśnie jednej decyzji, takiego zachowania, takiego uczucia czy poczucia na przykład, takie, wiecie, braku zaufania albo tego, że ta druga strona nie daje tego samego na przykład, że nie dasz nas takim uczuciem, ciężko pewnie też tak podejmować takie decyzje i rozstać się i tyle, bo to pewnie boli i przez jakiś czas po prostu, nie wiem, jest smutno. Natomiast trzeba się zastanowić, myślę, tak dalej trochę, czy tego naprawdę chcemy, bo ja też zawsze mówię, że to raczej jest tak, że albo jest nam dobrze, tak jak jest, albo należałoby zmienić, nie zmienić w partnerze coś, tylko ewentualnie partnera, dlatego że są sytuacje takie, gdzie ta druga osoba może się zmienić, natomiast za bardzo nie można w to ingerować i jeśli nam nie jest dobrze z osobą taką, jaka ona jest, to zawsze tak będzie, po prostu. I albo akceptujemy pewne rzeczy i się na nie godzimy i jesteśmy świadomi tego, że tak jest właśnie, ale ma inne cechy dobre, które, nie wiem, które lubimy, których szukamy na przykład w mężczyźnie i to jest okej. Natomiast jeśli mamy takie poczucie, no tak jak mówię, nie da się sprawić, żeby ktoś was kochał albo żeby tak wam to pokazywał, jak wy chcecie na przykład, bo on taki nie jest. Więc... No,
tak jak mówię, no to jest trudne, dlatego że to nigdy nie są też takie rozwiązania, wiecie, na już, że o, już, teraz nagle zmieniamy myślenie, jakby odcinamy uczucia od tego, co jest, nie da się często. Natomiast moim zdaniem trzeba się zastanowić nad tym, czego oczekujemy w życiu, czego chcemy i czy naprawdę chcemy się tak czuć. O, bo to jest też kwestia tego. Jeśli ona czuje się nieszczęśliwa, to pytanie, czy ona po prostu chce się tak czuć. Bo to też w dużej mierze wynika jakby z jej decyzji i z tego, co ona robi. Nie zawsze możemy też wszystko zwalać jakby na drugą stronę. Bo to, że ona też tak czuje, to są jej oczekiwania wobec tej drugiej osoby. No, ale tak jak mówię, no to jest grubszy temat. Ale taka jedna moja rada. Jeśli coś czujecie, jeśli czujecie, że coś jest nie tak, to prawdopodobnie tak jest. Po prostu. To tyle wam mogę powiedzieć. I zostawiam was z tą myślą. Wiem, że napiszecie mi pewnie, co wy myślicie w takich tematach. Ja lubię właśnie te wasze dyskusje na przykład, albo to, co wy mi piszecie, bo to są bardzo, bardzo mądre rzeczy. Także ja wam powiem, że ja na przykład bardzo lubię dyskutować sobie z wami i czytać też wasze opinie, bo też dla mnie to jest bardzo fajne, żeby poznać jakby inny punkt widzenia, inne sytuacje życiowe. Ale no, to jest też tak, że wiecie, jakby każdy związek jest inny, każde uczucie jest inne, każda sytuacja jest inna, więc nie można tak jakby generalizować ogólnie. Nie na każdą sytuację jakby dane rozwiązania są dobre, ale myślę, że są takie punkty wspólne czasem, że wiecie, no trzeba też wiedzieć, czego się chce, czego się oczekuje od życia, od związku, od siebie, jak chcemy, żeby to było i do tego po prostu dążyć, o. No, także... Słuchajcie, wracam, chyba pójdę zrobić drugie śniadanie, bo dzisiaj na drugie śniadanie jest zupa, także muszę ją przygotować, chyba to jest dobry moment. Jestem w trakcie robienia zupy, to jest zupa krem pomidorowo-paprykowa, tym razem, słuchajcie, tyle składników, ile ja tutaj wrzuciłam przypraw, to nigdy nie wrzucałam, podsmażałam w ogóle paprykę też w piekarniku, także do tego zaraz dolewam bulion, muszę jeszcze sprawdzić, czy wszystko dodałam. Także taka dzisiaj zupa. Zobaczymy, czy dobra, bo ja zazwyczaj robiłam zupy krem normalne. No ale dobra. Także ja tutaj dorzucam, bo to już wszystko jest podgotowane. Chciałam was o coś zapytać, bo może ktoś mi coś poradzi, może oglądacie, bo słuchajcie, mam dostęp do HBO Go i do telewizji, tak? Jakoś tak, no w każdym razie można oglądać. I wiecie, co to jest takie zabawne, bo ja jakiś czas temu już totalnie nie miałam co oglądać, ale znaczy za dużo nie ma generalnie, moim zdaniem. Nie miałam Netflixa, HBO, nic generalnie. Więc oglądałam sobie tylko te seriale, które oglądałam zazwyczaj, ale nic nowego. Ja też nie lubię się wkręcać, więc na przykład nie zaczynałam nic nowego, mimo tego, że nie miałam co oglądać, więc no... Ja taka jestem, ja raczej nie lubię spędzać czasu, powiedzmy, na oglądaniu czegoś, no ale czasami może warto. No i w każdym razie już nawet nosiłam się z takim zamiarem, bo widziałam, że jest taka promocja, że można mieć miesiąc za darmo tego HBO Go. Tak, bo z Netflixa chyba kiedyś korzystałam już. To nie, no ale stwierdziłam, że mogłabym, więc jak już będę miała kiedyś kryzys, to sobie włączę i będę miała. No ale dobra. No i teraz się okazało, że operator dał taką promocję po prostu, że 3 miesiące są, no więc sobie to zainstalowałam, super, wszystko mam. No i nadal nie mam co oglądać. I wiecie co, i ja już nie wiem, znaczy ja taka po prostu jestem, że ja coś chcę, ale jak już mam, to tak... Niekoniecznie, no chyba, że jest bardzo fajne. W każdym razie, no trochę tak jest, że... Niby tam jest dużo rzeczy do oglądania, ale wiecie, to co kiedyś chciałam, to obejrzałam. Już obejrzałam, nie wiem, Czarnobyl, który właśnie jest na HBO Go, The Affair, więc to są takie rzeczy, które mnie interesowały, które naprawdę chciałam obejrzeć, no ale je już obejrzałam. Więc obejrzałam dwa filmy, pewnego razu w Hollywood i Dumbo, także... Fajnie, bo to akurat chciałam obejrzeć, więc w sumie spoko, obejrzałam sobie, ale jeżeli możecie coś polecić, to dajcie mi znać. Co warto obejrzeć? No bo może to jest teraz ten moment. Chociaż wiecie, ja nie lubię się za bardzo wkręcać, więc wolałabym, żeby to nie była Gra o Tron, która ma chyba 8 sezonów i tam po prostu miliard odcinków po godzinie, więc to trochę za dużo dla mnie. Ale może inne rzeczy, może coś innego warto obejrzeć. Dajcie mi znać, czy coś oglądaliście, czy macie HBO Go właśnie i co warto. No. To może coś mi się uda. Widziałam tam coś, co mnie zainteresowało. To jest tam taki serial Młody Papież.
Więc może to. Jest też Katarzyna Wielka i jeszcze jakiś, czy... A, i Gomorra chyba. Na podstawie tej książki. Więc dajcie mi znać, czy oglądaliście te trzy seriale może i czy warto. No i ogólnie dajcie mi znać, co może polecacie tam, bo ja tak, wiecie, otwieram i tak sama nie wiem, co mam włączyć, więc wyłączam to po prostu, bo tak jak mówię, no ja nie lubię czasu marnować na takie rzeczy. I w tej sytuacji myślę sobie, nie, to Netflix byłby lepszy, ale wiecie, jak miałam Netflixa, to przez 3 miesiące nic nie obejrzałam, totalnie nic, bo moim zdaniem tam nic nie było. No ale teraz są nowe seriale i wszyscy chwalą i w ogóle, więc... Więc może wolałabym teraz Netflixa, no ale nic, no mamy HBO Go, więc... Tak, więc jeżeli macie coś do polecenia, to dajcie mi znać, może warto, jakieś filmy może tam są, chociaż przejrzałam, co tam jest. Dużo też na przykład rzeczy, które po prostu chciałam, też widziałam, więc... no... Ale widziałam, że jest film Frida, a ja film Frida po prostu oglądałam kiedyś non-stop, ale to dosłownie non-stop. I myślę, że z 40 razy to ja go widziałam. Ale tak kusiło mnie ostatnio, żeby tak sobie włączyć. Kurczę, tak dawno nie oglądałam, a ja tak bardzo lubię ten film. Także może. No ale dobra. Jeżeli coś macie, to polećcie, będę Wam bardzo wdzięczna. Robię właśnie obiad, bo już mega zgłodniałam, a jest późno, ale nie miałam czasu wcześniej. Także robię teraz, no mam nadzieję, na szybko. To jest taka potrawka meksykańska i z ziemniakami, także zaraz do tego jeszcze ziemniaki muszę wkroić. No a to się jeszcze chwilę musi podusić, także... No, jeszcze chwila, ale mam nadzieję, że będzie dobre. Trochę meksykańsko dzisiaj, tak pomidorowo i ostro, bo ta zupa, którą tutaj mam, wyszła pyszna, ale jest bardzo ostra. Ale dobra, także może trzeba było trochę mniej dosypać tych przypraw, ale dobra. Także tutaj robi się obiad, obieram ziemniaki i wrzucam tutaj. 15 minut zdjęłam hybrydę. A wiem to dlatego, że ustawiłam sobie budzik na 15 minut, bo cały czas robię ten obiad. No i zanim tam dodam kolejne składniki, 15 minut, także zdążyłam. Dosłownie, wiecie, w 15 minut hybrydy u obu rąk, także nieźle. I powiedzcie mi, czy w tej sytuacji jest sens kupować frezarkę? Bo chyba nie, skoro zajmuje mi to 15 minut, to myślę, że chyba nie ma sensu, sprawdza się to pilnik, sprawdza się... jak najlepiej. Także postanowiłam w ogóle zdjąć lakier, bo ostatnio coś kroiłam i przecięłam sobie lakier. Lakier, nawet nie paznokieć, tylko lakier, dlatego stwierdziłam, że wkurzało mnie to, bo on był taki jakby złamany, wiecie, on tak się łamał na pół. A teraz nie mam tego problemu, także muszę teraz tylko wybrać jeszcze kolor i umalować, bo wiecie, 15 minut zdjęcie, okej, no ale jeszcze teraz godzinę malowania. No ale i tak myślę, że nie jest źle, tylko muszę wybrać sobie jakiś kolor, który chcę. Został mi jeden ostatni, którego Wam nie pokazywałam z tych moich nowych lakierów z Semilaka, ale nie wiem, czy mam na niego ochotę, bo on jest taki brązowy. A teraz już mamy wiosnę, no nie wiem, zobaczymy, zaraz wezmę sobie próbniki i zobaczę. No ale tak, taki mały przerywnik. Odwieczny dylemat oczywiście, który lakier wybrać. Jestem ciekawa, co Wy byście wybrali. Niestety nie możemy zagłosować. Ale te są w ogóle mega podobne, jakoś tak wszystkie w tej samej tonacji, ale one wszystkie jakieś takie podobne. No i wiecie co, tutaj są ten kolor, to jest ten, którego Wam jeszcze nie pokazałam i sama go jeszcze nie miałam cały czas, to jest jedyny lakier chyba, którego nie miałam na paznokciach. On jest taki brązowo-szaro-fioletowy, ale kusi mnie bardziej ten 04, to jest taki ładny nude. Widzicie, taki czysty. Może też dlatego, że jest podobny do tego, który miałam właśnie przed chwilą. On się nazywa... Creamy Muffin, o. Więc może dlatego jakoś tak mi się podobają teraz takie czyste, jasne paznokcie. Nie wiem. I chyba... No ciekawe, które byście wybrali. A ja chyba postawię na ten kolor 004 ponownie, bo jakiś czas temu go miałam, chociaż ten niebieski też mnie kusi, powiem Wam, że jakoś tak mi się wydaje taki fajny, wiosenny. Też już bym, no ale nie można mieć wszystkiego, więc trzeba się na jakiś zdecydować. Jeszcze ten jest bardzo ładny, Peach Light. Też mi się teraz podoba właśnie. Na ten moment właśnie mogłabym sobie tak tymi zrobić, ale chyba postawię jednak na ten. Chyba. Jeszcze mam chwilę do zastanowienia się, bo robi się obiad, więc najpierw zjem obiad, a później będę robiła paznokcie, ale no raczej ja jestem skłonna ku temu. Obiad w końcu gotowy, mogę zabierać się za jedzenie, bo jestem mega głodna, także życzę Wam smacznego i sama idę jeść. No i widzicie, tak jak mówiłam, tak nie zrobiłam i pomalowałam jednak innym. Nie wiem, czy tutaj do końca widać kolor.
Chyba, słuchajcie, do niego przekonała mnie bluza, którą dzisiaj mam na sobie, bo jest taka pastelowo-różowa i stwierdziłam chyba, że nie wiem, jakoś te jasne kolory do mnie teraz przemawiają, a to jest ten kolor Peach Light. O, to jest dokładnie ten kolor, tylko tak jak mówię, no nie będzie tego widać, o może tutaj troszkę. On tak właśnie delikatnie wpada w brzoskwinie. Jest taki czysty, ale taki właśnie delikatnie brzoskwiniowy, rozbielony. To są trzy warstwy, ale on też nie jest taki bardzo, bardzo kryjący. Nie jest półtransparentny, natomiast on po prostu wygląda moim zdaniem tak po prostu naturalnie, czysto, ładnie. No, także stanęło na tym jednak, no i widzicie. Przychodzę się szybko pożegnać, bo muszę się wykąpać, jest już mega późno. Ale oczywiście znowu po prostu 2,5 godziny, to jest standard, standard po prostu naszych rozmów. 2,5 godziny bite, po prostu nie można skończyć wcześniej. Także jest, jest co 11:12, więc idę się szybko kąpać i spać. Także mam nadzieję, że miło spędziliście ten dzień. I widzimy się już niedługo pewnie we vlogach, także do zobaczenia, pa!